Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Studemun na moim kanale. Słuchajcie, po ogłoszeniu przeze mnie faktu, iż tą gierkę nagram, pojawiła się masa pozytywnych komentarzy a propos tego tytułu, tak więc sam jestem ciekawy, jak mi się ta gierka spodoba. W skrócie, nie grałem nigdy w tą grę, nie oglądałem jej, tak więc wiem tylko, że wiem tylko mniej więcej o zakończeniu, że jest podobno wzruszające. Taki mały spoiler, który dostałem jedynie kiedyś. Natomiast do samej gierki to wiem niewiele więcej, w sumie niż to, co przeczytałem w samym jakby opisie, tak, tej gry. Tak więc cóż, bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Postaram się, żeby seria się udała i żeby powtórzyła sukces Life is Strange. Czy powtórzy? Nie wiem, zobaczymy. Tak więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Ogólnie gierka jest robiona w RPG Makerze, no nie? Taki dość ciekawy fakt. Aczkolwiek jest zrobiona naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Już widać na pierwszy rzut oka. Ogólnie ta gierka, właśnie fakt nagrywania jej, to jest też taki mały kąt w stronę fanów jakby serii fabularnych na moim kanale. Piwiórki. Na coś się gapił Neil. Ogólnie postaram się nie czytać wszystkich dialogów, co nie? To nie jest zła piwiórka. Jak ją przyjechałeś? Aha, jak ona tu jest zupełnie żywa. Właśnie, samochód służbowy to się wyklepie, no nie? William, tutaj doktor Rosalyn, tak? Oraz doktora Wattsa, okej. Okay. Niestety, no tutaj samochodzik do kasacji. Dobra, więc poruszamy się tutaj doktorem Wattsem jak na razie. Spoko, więc tak, weźmy sobie tutaj, zróbmy małe investigation co do wiewiórki. Oj tam, dobrze zrobił, że chciał ominąć wiewiórasa. Dobra, więc otwieramy. O, mamy sprzęt, okej. Okay. Ładnie, kto to wymyślił? Teraz tak. W ogóle zobaczmy sobie menu. Na Escape mamy. Aha, okej. Okay. Postaci: dr Neil Watts, technik specjalista, oraz dr Eva Rosalyn, starszy agent do spraw pamięci. Bla bla bla. Notatki, przedmioty, sprzęt. Możemy sobie tutaj zapisać giereczkę. O, tutaj elegancko. Jest tutaj chyba też autosave z tego co widzę. No, okej. Okay. Teraz tak, bierzemy sobie sprzęt i idziemy. Aj tam samochód. Zaraz samochód. Wzięliśmy sobie sprzęt, idziemy sobie dalej. Co to za jakieś ptaszysko? Halo? Zerwanie jest dość przyjemne ogólnie. Zobaczyć, czy można. O, można jeszcze sobie strzałeczkami tutaj sterować. Kto to położył ten głaz? Dokładnie, to jest ich system bezpieczeństwa wewnętrzny, tak, to się wszystko zgadza. XD. Popchnij głaz, poszukaj gałęzi, przerwij misję i wracaj do domu. Ja myślę, że poszukamy gałęzi. Gałęź będzie najlepszym rozwiązaniem. Jestem ciekawy, czy jakbyśmy wzięli inną
A, okej. Okay. Nie, właśnie jest mi to zastanawia, czy... O, wzięliśmy gałąź. Czy jakbyśmy wzięli inną opcję, to czy, nie wiem, to czy byśmy musieli jakby do skutku próbować wziąć tą poprawną opcję, czy jak to by wyglądało? Jestem w sumie ciekawy. To jest gierka, w której też mam jakiś wybór, jak w Life is Strange chociażby. Jakiś dziwny balon, ty, no ja nie wiem, czy to był dziwny balon. Możemy iść dalej. No to idziemy dalej. Idźmy w takim razie dalej. W kierunku. O, to było. Jak to wiewiórasy. Po raz kolejny. No nie, dobra, idziemy sobie, słuchajcie, moi mili, dalej. O, tutaj mamy nasze menu. Tego na razie nie potrzebujemy. Dobra, idźmy tutaj może. Chodźmy tutaj. My tu mamy jakiś ogródek. Coś ten deseń. Dobra. Ładnie zapukajmy, grzecznie. Jak oni tu weszli, chyba nawet bez pukania, mam takie wrażenie. A, to są to słupki tutaj samego początku, okej. Okay. Mamo, przyjechali. Niezłe miejsce na stare lata, co? No, niezłe. Przyznam rację w sumie. Dobra, wejdźmy sobie tutaj do środka. Znalazłbym lepsze. Czemu nazwała go głupiasowo? Dosłownie jak do admirowska prawie, że. Mają tu kawę na pewno. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zagłuszy je twoje ględzenie. No nieźle. Dobra. Czy my tutaj wyjdziemy kiedyś, czy będą gadać? Właśnie. Dziękuję za subka. Jojo. Jak ktoś wie, jak ten problem przezwyciężyć, prosiłbym o napisanie w komentarzach. No nie, dlaczego ona nas wyzywa? Najpierw od słów, w sensie od Andrzejów. A teraz wyzywa nas od dosłownie głupków, no nie? To tak. Nie fajnie, jeszcze tutaj musimy tachać takie ciężkie rzeczy. Akt pierwszy. Nigdy tego nikomu nie mówiłam, ale zawsze wierzyłam, że to latarnie morskie. Brzmi ciekawie. Doktor Watts i doktor Rozalny, jak sądzę. Lili to zapewne ta matka. Płynna. Nie szkodzi też, że są słabe w przewidywaniu zgonów. No, świetnie. Tak, czyli Lily jest opiekunką, a tutaj pacjenta, tak, potencjalnego. No Johnny, jak mnie mają, to jest tutaj jakby główny obiekt, tak, zainteresowań, tudzież pacjent, no. Jak kto woli. Noki. Łap walizkę i lecimy. Zanim jednak to, tutaj będzie mała investigation po raz kolejny. Wow. 2 minuty powtarzane w kółko, no ja nie wiem. Wejdźmy sobie tutaj jeszcze w inne miejsce, poszperajmy. Nie wiem, czy tutaj będzie możliwość powrotu, tak więc lepiej tutaj w sumie sobie zobaczyć, co my tu mamy. Aha, okej, okay. Nie możemy tutaj wejść, gdzie mamy czerwone strzałki chyba. Dobra, więc bierzmy ten sprzęt i idźmy zgodnie z fabułą na górę. Idziesz na górę? Tak, idę na górę. Dobra, poszli sobie.
Dobra, zaraz zagrają. Ogólnie mam straszny problem z wyczuciem audio w tej serii, naprawdę. Tak więc wybaczcie mi, jak będzie niezbyt doskonale w tym odcinku. A tymczasem sobie posłuchajmy. To znaczy, że są niezłe w sumie. Dobra, chodźmy tam właśnie, bez zbędnego przedłużania. Na tym etapie nie ma z nim kontaktu, ale wygląda na to, że nadal świadomie stara się trzymać. Trudno powiedzieć, ile macie czasu, ale na waszym miejscu raczej bym się spieszył. No okej. Okay. Czy nie okej okay w sensie. No, gotowi. Oczywiście. Jesteście pewni, że prąd ze zwykłych domowych gniazdek wystarczy? No, jesteśmy ekspertami. To się okaże dopiero. To się dopiero okaże. No, to nieźle. Co to w ogóle jest? What is that? Co z nim? Niezbyt dobrze. Gdybym miał strzelać, powiedziałbym, że został mu dzień lub dwa. Więc możecie spełnić jego dowód. A, okej. Okay. Dobra, chyba wiem, na jak się ta gra zakończy. Księżyc. I zapewne kolejne części, a czy kolejne odcinki podejrzewam, że będą już z tego. Będziemy nim sterować w drodze do Księżyca i chyba wiem, jak się zakończy. Nie wiem, może ja już taki jestem zbyt, wiecie, tutaj. Może tą gierkę już tak od razu wskazuję na taką, wiecie, że jest taka, nie wiem, jednoliniowa, tak to się nazywa? Ale zobaczymy. Może mnie zaskoczy. Tak więc tutaj wysyłamy John'ego po jego marzenia. John'y to dziwny człowiek, niewiele mówił przez te 2 lata, kiedy tu pracuje. No okej, okay. Znaczy nie okej. Okay, no. Okej, okay, czyli o Johnnym nie wiemy zbyt wiele. Okej, okay, czyli musimy zrobić tutaj małą ekspedycję, najprawdopodobniej. I prawdopodobnie będziemy musieli poszukać trochę informacji na jego temat. Które znosi bawi. Oczywiście, że doktor Woz, doktor Rosalyn jest wredna. Jest wredna. Typowa kobita. Dobra, tak więc. Pochodzimy sobie doktorem Watsonem. I poszukamy tutaj wszystkiego. Co my tutaj mamy? Fragmenty wskazań z medycznych dzienników. Tutaj tego raczej nie mogę zobaczyć. Tutaj, jeśli chodzi o tutajsze rzeczy. Pogadajmy z nią sobie. Tom i Sara znają dobrze dom i okolice. Jeśli będzie potrzebna jakaś pomoc, spoko. Na razie nie jest potrzebna pomoc. Na razie zejdźmy sobie tu, o, w tym kierunku. Lampa. Tu raczej nic nie będzie w sumie. Kibelek. Kolejna lampa. Chyba tutaj nic nie będzie. Chyba możemy wrócić, tak mi się wydaje. Dobra, zjedźmy sobie tutaj niżej. Hmm,
są jakieś obrazy. Popatrzmy na te obrazy. Obraz przedstawiający latarnię morską z kraju klifu. No okej, okay, tutaj. Czekajcie. Przedstawiający kobietę trzymającą coś żółtego i niebieskiego. Zwierzaka dziwnego gatunku, a tutaj troje ludzi. No okej, okay, trochę tak, nie wiem, dziwne w sumie. No nic, przejdźmy sobie tutaj dalej. Zaraz, proszę na chwilę wrócić. Mam tu coś ważnego. Masz tu, ziomek, coś ważnego dla mnie. Proszę to wziąć. Otrzymano przenośny monitor pacjenta. Dzięki temu oboje będziecie na bieżąco ze stanem John'ego. No nie, mam nadzieję, że nie posiada przycisku samodestrukcji. O, monitor jest dostępny w menu. Dobra, menu. Gdzie mamy tutaj monitor? Przedmioty. Łączy się bezpośrednio ze stacjonarnym monitorem idealny do stałego nadzoru. Spoko. Zapiszmy tutaj sobie grę, słuchajcie. I tak. I wracamy tutaj do szukania tego wszystkiego. Zegar tutaj jakiś mamy. Fajna jest muzyka, bardzo jest spoko soundtrack naprawdę. Już nie mogę chyba wejść do góry, mech. Weźmy mimo wszystko, tam jestem ciekawy. Po zegara. O, okej, okay, tylko pokazuję godzinę, dobra, też jestem geniuszem. Zejdźmy tutaj ponownie na dół. Teraz tak, tutaj, czy tutaj coś jest? Nie, tutaj już w sumie robiłem taki mały... mały jakby przegląd wcześniej. Teraz tak, czy tutaj coś mamy? Tak sobie na spokojnie popatrzę. Chyba nie, chyba nie. No nic, wróćmy tutaj i przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. Podejrzewam, że będę musiał się mimo wszystko dzieciaków zapytać o jakąś radę czy wskazówkę, no nie? Ale zobaczymy jeszcze. Jedźmy może tutaj na początku? Chyba lepiej najpierw zapytać dzieciaki. Zejdźmy mimo wszystko, no. Skrzynia jest zamknięta. Podejrzewam, że one mają klucz jakiś czy coś. Nie wiem, tak gdybam póki co. Okej, okay, to jest wszystko pozamykane. Czyli w sumie wydaje mi się, że mimo wszystko je zapytamy. Tylko zanim je zapytamy, to jeszcze sobie tutaj przejdę do tego pomieszczenia. O. Dobra, w sumie... Okej, okay, nie. Co my tu mamy? O, wejdźmy tutaj na półkę. Zobaczmy. Co my tu mamy? Chwila. Przewodnik pielgrzyma po origami. No nie wiem, zapytajmy się więc finalnie dzieciaków. Co tam? Właśnie. Mamę kazała oprowadzić. O nie, będziemy jeszcze przekonywali dzieciaki. Nie, dlaczego? Dlaczego? Rozmawiajmy. Czego chcecie, gnojki? O nie. Trylion dolarów. Albo lizaka. Wielkiego lizaka na wysokiej szafie, którego nie możemy dosięgnąć. Jest w kuchni. No pewnie, no. Drzwi do kuchni są zaraz obok schodów. Idź już. Pewnie jakiego... Nie, z gier RPG, dokładnie. Koło schodów, tak więc chyba tutaj. Mi się wydaje. To nie jest kuchnia. A, okej. Okay. No, dzięki za tipa. A, tu jest kuchnia, dobra. Nie, to chyba nie jest kuchnia. Odkręcić i zgromadzić wodę z kranu? Cokolwiek to zmieni. Koło tych schodów. Aha, no dobra. Niech będzie. Dobra, mamy tego lizaka. No nie mów się, że on nie dosięgnie, no. Ajajaj. Lepiej znajdę tego ich głupiego lizaka, skoro już tu jestem. Yeah, mam lizaka.
A, już tego nie możemy odstawić. Dobra, chciałem posprzątać po sobie generalnie, ale no cóż. Chyba nie da rady. Dzięki za słupka, przepraszam za zawał. Dobra, dzieciaki, musiałem podołać wielu przeciwnościom, ale oto wasz lizak. Prawdopodobnie ma dekadę i smakuje jak podeszwa, ale możecie go użyć jako laski. Widzę, że ta gierka ma dość spoko, takie poczucie humoru, no. Przynajmniej jak na razie. Dobra, gdzie zaczynamy? W piwnicy jest dziwny pokój. Właśnie jest dziwny, nie lubię go. Co to za dziwny pokój, zobaczysz. Jest dziwaczny. Spoko. Dziadek ukrył go w książce w swojej pracowni. Spoko. A więc tak, moi mili. Dziwny pokój w piwnicy i wiele innych rzeczy w Tudemon w następnym odcinku. Tymczasem ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach. Z góry przepraszam za dźwięki tych słupków. Postaram się to ogarnąć na kolejny raz. A jeśli nie na kolejny, to na jeszcze kolejny. Bo nie wiem, czy nie będę nagrywał tego jeden po drugim. Tak więc ja się z wami żegnam. Na razie, cześć i do następnego.